Aktywnie angażujemy się w dyscyplinę dynamiczną, nową, a oczywiście wspaniałą, a więc w koszykówkę 3x3. I razem z naszym partnerem, Polskim Związkiem Koszykówki, przygotowujemy duży projekt, który ma na celu przede wszystkim wsparcie zawodników w występach na arenie międzynarodowej, we wszystkich questach 3x3, ale również upowszechnienie samej dyscypliny wewnątrz kraju poprzez organizację turnieju, poprzez organizację ligi. Mamy odpowiednio przygotowany program, który przygotowuje nas do pierwszych turniejów, które prawdopodobnie zaczną się pod koniec lutego. Także mamy też w przyszłym roku Mistrzostwa Świata, także na pewno pod te dwa pierwsze, najważniejsze imprezy będziemy odpowiednio się przygotowywać. Stawiamy na dyscyplinę, która się rozwija w fenomenalny sposób w Polsce, no bo trzeba pamiętać o sukcesach naszej kadry 3x3, bo brązowy medal na Mistrzostwach Świata w 2019 roku, występ w Igrzyskach Olimpijskich, pierwszy raz ta odmiana koszykówki na Igrzyskach, wśród 8 drużyn najlepszych na świecie występowaliśmy, no i niedawno udowodniliśmy, że jesteśmy w czubie drużyn europejskiej, bo brązowy medal na Mistrzostwach Europy. To jest też zupełnie inna specyfika, praktycznie inna dyscyplina, można nawet rzec. Tutaj występuje tylko 4 zawodników na boisku, więc musicie być bardzo, bardzo dobrze zgrani. Przede wszystkim też przygotowani bardzo mocno fizycznie, bo intensywność jest dużo większa. Czas na rozgrywanie akcji jest o połowę skrócony, więc jest to tylko 12 sekund. I gra się do 21 punktów przez 10 minut, czyli praktycznie jest to cały czas 10 minut, te najważniejsze 10 minut w meczu, gdzie nie możesz popełnić za dużo błędów. Będziemy rozwijali tą dyscyplinę i będziemy walczyli o to, by ta drużyna była coraz bardziej rozpoznawalna, coraz bardziej, myślę, grała na najwyższym poziomie, ale też ona ma pełnić taką funkcję rozwoju tej dyscypliny i promocji tej dyscypliny wśród młodzieży. Mamy w planach bardzo dużo akcji promocyjnych, mamy swoje własne ośrodki, Kosmo i Smoki, w których będziemy na pewno pokazywać tą dyscyplinę, żeby każdy trener też potrafił najmłodszym bo też przedstawić, że mamy tak naprawdę dwie koszykówki, mamy tą koszykówkę klasyczną oraz mamy tą na jeden kosz. No dla nas historyczny moment powiązany i godny naszego jubileuszu, a więc 65-lecia istnienia. Zaletor sportowy ze swoją marką Lotto z koszykówką był od wielu lat. Byliśmy z polską reprezentacją koszykówki, byliśmy z polską ligą, z Pucharem Polski, ale również w 2019 roku Lotto Quest 3x3, a więc organizację cyklu turniejów, które wyłoniło mistrza Polski w tej właśnie dyscyplinie. A wspólnym celem jest, myślę, jeden cel, a więc medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. No i to jest cel, do którego razem z Polskim Związkiem będziemy dążyć.